strony Łukasz i dzisiaj zapraszam Was na trochę taki inny odcineczek, bo z Pokemonów nie będzie to tradycyjny odcinek, tak jak każdy, że sobie wychodzę na zewnątrz i spaceruję. Aczkolwiek tutaj niech popatrzę, tu jest moja ręka i tutaj na bank widzicie już mój spacer z Pokemonami. Także poszedłem chyba wczoraj albo przedwczoraj razem z moją dziewczyną i psem na taki dłuższy, godzinny spacer, co ten piesie, o, to jest Yorkczyk, to dla niego trochę długi spacer. Poszliśmy sobie na taki dłuższy spacer, łapałem tam Pokemony, parę ich mi się udało złapać i to wszystko nagrałem. A nie chciałem robić takiego typowego zagrajmy w Pokemony Go, bo po prostu to mnie, tego typu rozgrywka, znaczy tego typu nagrywanie mnie nie interesuje, bardziej postanowiłem nagrać coś na zasadzie opowiem Wam trochę o tych Pokemonach, co ja o nich sądzę, bo tam pojawiło się kilka komentarzy i wiadomości, czy co sądzę o tych Pokemonach, też dużo osób prywatnie mnie się pytało, więc zawsze mówiłem poczekajcie, nagram o tym film. No więc nagrywam dzisiaj, jest sobota, kiedy to nagrywam, miał być w piątek ten film, ale niestety nie wyrobiłem się czasowo wczoraj, żeby to wszystko ponagrywać, więc mam nadzieję, że na dziś wieczór uda mi się to wrzucić. A więc może zacznijmy od tak mega już cofnijmy się w czasie. Czym są Pokemony? Bo może ktoś nie wie, bo chyba większość osób myśli, takich na przykład moi rodzice, myślą, że Pokemony jest to bajka jakaś tam, nie wiem, azjatycka bajka, która była jak ja byłem mały i to wszystko tak się pokomplikowało i sobie było, później powstawały gry. Sorry, jakaś wiadomość na telefonie jak zwykle, ale prawdą jest taką, że Pokemony były stworzone w 96 roku i zaczęło się to od gier, oczywiście Nintendo to stworzyło, no to jest dla Nintendo gra na ich konsole. I to powstało w 96. Ogólnie to była seria tych gier i podobno, ja tutaj mogę tylko powiedzieć to, co znalazłem w Wikipedii, że ta gra była drugą najpopularniejszą grą na właśnie konsolę Nintendo, zaraz tuż po Mario. No wiadomo, Mariana każdy zna, także no co tutaj można więcej o tym mówić. No i potem poleciało już to tak lawinowo. Jak się ta gra zrobiła popularna, no to oczywiście wydawca postanowił zrobić filmy, czyli te takie popularne bajki u nas, co leciały sobie na przykład na Polsacie czy na innych kanałach z Pokemonami. Później poleciały jakieś tam mangi, anime, zabawki, książki. Pełno tego było. Tazosy w chipsach. Normalnie gdzie się to nie poszło, tam to było. Ale to nie robimy tu odcinka o Pokemonach, bo wtedy tutaj nade mną nie byłoby Pokemon Go, tylko byłoby same Pokemon, ale jest Go, czyli powiem sobie Wam trochę, czym jest Go tak ogólnie, co to jest to Pokemon Go, bo może ktoś tradycyjnie może nie wiedzieć, no różni ludzie są, może ktoś starszy trafi, bo u mnie tutaj dużo właśnie starszych osób ogląda, co jest dziwne, bo w analityce dużą część osób, jakie tutaj oglądają, to jest w wieku 30 lat, także tam te osoby mogą trochę nie kojarzyć faktu, co to jest to Pokemon Go, bo ich to ominęło, miały inne rozrywki, nieważne. Ja mam tam 22 lata i Pokemon Go i Pokemon jest mi jak najbardziej znane, ale dobra. Wracając do tematu, czym jest Pokemon Go? Pokemon Go jest to darmową grą miejską. Co to jest gra miejska? To po prostu zmusza nas do wyjścia na miasto, to jest spacer, no. Ale w każdym razie jest to darmowa gra miejska, która jest oparta na fabule z serii. Po prostu tam to, co się działo w filmach, w bajkach, w grach, wszystko jest oparte. Najprawdopodobniej my się bawimy w Asha, a tak w ogóle specjalnie mam czerwony kapelusik i niebieską koszulkę, bo tak mi się to kojarzy z Pokemonami, więc chciałem się tematycznie ubrać. Tu powinienem mieć białe, jeśli dobrze pamiętam. Ash miał chyba białe, nie? Czekajcie, mam jakiś papier? Nie mam żadnego papieru, abym sobie przyczepił tutaj papier i byłoby białe. Ale w każdym bądź razie, no to jest oparte trochę na fabule pierwowzoru, tak to nazwijmy, bo tutaj chodzi o pierwsze części Pokemonów, zarówno bajki, filmy i inne takie rzeczy. I co ciekawe, to co najbardziej kupiłem w tej grze, to jest korzystanie z rzeczywistości rozszerzonej. Może to nie jest taka rzeczywistość rozszerzona, że wow, to jest naprawdę wow. Nie. To jest po prostu coś takiego, że mamy sobie telefonik, o ja tu mam mój telefon, łapię Pokemony i tutaj teraz po boku Wam się wyświetli mniej więcej, o co chodzi z tą rozszerzoną rzeczywistością, bo postaram się to tak wszystko fajnie podocinać, żeby to w miarę sensownie wyglądało, czyli to, o czym mówię, to również będzie Wam się wyświetlało, czyli ta rzeczywistość rozszerzona polega na tym, że po prostu kiedy znajdujemy Pokemona,
To wtedy musimy kliknąć na tego Pokemona, który na mapie się znajduje i włącza nam się tryb rozszerzonej rzeczywistości, czyli patrzymy przez obiektyw naszego telefonu, szukając Pokemona. W momencie, kiedy znajdujemy tego Pokemona, palcami sobie tak puch, 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 rzucamy te Pokebole. Uwaga, nie rzucać telefonem. Nie, nie wolno. To nie służy temu w ogóle. Przepraszam bardzo, jakaś aktualizacja, chciał mi komputer się wyłączyć. Także nie wolno rzucać Pokemona telefonami. Telefony tak nie złapią Pokemona, ale rzucamy tymi Pokebolami. Tak jak na przykład w tych grach facebookowych paluszkiem przesuwamy i rzucamy po prostu sobie tą kulką. Gra jest oczywiście darmowa, ale posiada masę mikrotransakcji, nazwijmy to mikrotransakcje, i chyba tak to się nazywa, nie jestem do końca pewny, ale w każdym bądź razie, żeby sobie ułatwić grę, możemy kupować różne potki, jakieś tam jabłuszka, jajuszka, pełno różnych rzeczy, nawet się nie zagłębiałem w te rzeczy do kupienia, bo ja jestem graczem tego typu, że nawet jeżeli mam masę rzeczy do kupienia i one mi naprawdę ułatwią rozgrywkę, ja omijam to, bo ja lubię się trochę pozmagać z tą grą. Nie lubię po prostu używać kodów, kupować jakichś dodatkowych rzeczy, jakichś diamencików czy innych rzeczy. Chyba że coś jest naprawdę niezbędne, jak pamiętam w jakiejś grze typu Plemiona. Tak, chyba to było w Plemionach. Trzeba było kupić konto premium, żeby po prostu móc operować większą ilością wiosek, bo tak to przy tej ilości wiosek, którą ja wtedy posiadałem, bez konta premium nie dało się ruszyć. Po prostu proces przeglądania tych wiosek tak był długi, że po prostu już z czystej wygody, ale to nie ułatwiało rozgrywki, takie coś okej, okay, ale coś co ułatwia rozgrywki, to tak jakbym kurwa sobie kod wpisał do GTA na wszystkie bronie, co jak byłem mały to tak robiłem, ale teraz mnie to trochę irytuje, wybaczcie, że tak trochę lukam w tamtą stronę, ale tutaj mam wyświetlacz tej kamerki i patrzę czy po prostu łapię się w kadrze, bo siedzę trochę inaczej niż zwykle, ale no dobra. Trochę już nawet o tej mechanice powiedziałem, a chciałbym powiedzieć coś o mechanice, jeszcze jedną rzecz, że ogólnie telefon, nawigacja, wszystko fajnie gra. W ogóle jak wygląda, co się dzieje jak włączamy grę? No to przy pierwszym odpaleniu gry, tego już niestety nie nagrałem, bo nie miałem na jakim telefonie nagrać, żeby pierwsze odpalenie było, a nie chciałem nikomu usuwać Pokemonów, bo no bez sensu usuwać, potem instalować jeszcze raz, ale jak wygląda uruchomienie, także instalujemy, teraz już możemy instalować to wszystko legalnie, znaczy legalnie, no jest dostępne w Polsce przez Play, sklep Play, no i w tym tak to wygląda. Instalujemy sobie, oczywiście poradników żadnych chyba do tego wam nie potrzeba, po prostu wchodzimy w sklep Play, wpisujemy Pokemon Go, wybieramy bodajże pierwszą aplikację, tam będzie z ptaszkiem, że to jest akurat ta faktycznie aplikacja, nie żadne podróbki, klikamy to i nam się to instaluje. Później odpalamy grę i na samym początku wita nas profesor, który nam każe stworzyć swoją postać. Ja tradycyjnie wybrałem faceta, bo i nim jestem, także wybrałem sobie chłopaka jakiegoś w czapeczce, chyba nawet ubrałem go podobnie jak Ash, no i sobie idziemy dalej. No i łapiemy Pokemony, chodzimy po mieście, na przykład idziemy sobie na spacer z dziewczyną, żoną, kolegą, koleżanką, gdzieś idziemy sobie na spacer, odpalamy Pokemony, możemy, nie musimy się patrzeć na ekran, możemy schować go do kieszeni, ale musi być odpalony cały czas aplikacja i w momencie, kiedy idziemy i napotkamy jakiegoś Pokemona, to nam zawibruje i wtedy szybko wyciągamy, klikamy na Pokemona i łapiemy te Pokemony. Minusem takiego rozwiązania jest coś takiego, że czasami na mapie pojawiają się liście. Jeżeli chcemy się nastawić na naprawdę ekspienie i zbieranie dużej ilości Pokemonów, no to jednak musimy patrzeć na tą kamerkę, na ten aparat, a to dlatego, że po prostu te Pokemony pojawiają się czasami tak, że listki wyskakują z ziemi i to może nam mówić, że tam gdzieś znajduje się jakiś Pokemon i powinniśmy w tamtą stronę iść. Ja niestety nie jestem takim graczem i nie ładowałem się przez krzaki, przez zarośla, przez ruiny, żeby dostać się do jakichś listków. Po prostu szedłem, zawibrowało mi coś, łapałem, nie zawibrowało, nie pojawił się Pokemon żaden, nie łapałem. Po prostu nie czułem potrzeby wchodzenia w zarośla, w jakieś pokrzywy, tylko po to, żeby złapać jakieś parę pikseli, aczkolwiek gra jest naprawdę wciągająca. To wygląda tak, w momencie kiedy złapiemy te Pokemony, no to można powiedzieć, że nic do rzeczy nie mamy do roboty. Mamy, ale tylko wtedy, kiedy mamy piąty level i kiedy mamy naprawdę już porządne te Pokemony, bo nawet już przed premierą w moim mieście Pokestopy, nie, gymy, przepraszam, gymy były już tak pozajmowane tak mocnymi Pokemonami, że miałem wrażenie, że ludzie cały czas korzystają z botów, bo to jest aż niemożliwe, żeby tak to szybko
się nim umocnić, bo ogólnie to polega wszystko na tym, że łapiemy pokemony, idziemy do gymu, którym najczęściej są jakieś znane budynki w mieście, podchodzimy do tego i walczymy z osobą, która jest właścicielem danego gymu. Jeżeli wygramy, to świetnie, gym jest nasz i ktoś inny będzie z nami walczył, tam zostawiamy jakieś wybrane pokemony, zawsze najlepiej zostawić najsilniejsze pokemony, nie wiem ile tam jest ich możliwych, bo jeszcze nie udało mi się przejąć żadnego gymu, ale w każdym razie zostawiamy tam te pokemony i lecimy dalej. I musimy mieć oczywiście do tego piąty poziom, piąty level. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która znajduje się, nie wiem czy mogę powiedzieć, znajduje się w tej grze, czyli Pokestop. Czyli takie również ciekawe miejsca, ale mniej ciekawe dla Google'a, gdzie mamy takie jakby kółeczka, też wam tu pokażę i po prostu kręcimy sobie tym, tak po i tam wypadają nam na przykład jajka, jakieś potionki, pokebole, bo ilość pokeboli mamy ograniczoną, ja w tym momencie mam chyba około 30, a pamiętam, że miałem wcześniej 60, zazwyczaj jedno rzucenie pokebolem skutkuje tym, że łapiemy Pokemona, ale niektóre potrafią odbić, czasami nie trafimy, czasami mimo, że złapiemy, to on jakiś Pokemon wyskoczy, szkoda, że potem nie możemy pozbierać tych Pokemonów, no trudno się mówi. No i mniej więcej tak wygląda gra w Pokemony, tutaj cały czas wam z boku, z tej strony, o tak, będę pokazywał z tej strony, leci film, jak to mi się grało w te Pokemony, co ja tam robiłem, co ja tam zdobyłem. Mam nadzieję, że jakoś ładnie to poprzycinam wam. Co do tego chciałbym wam jeszcze powiedzieć? A, co jest potrzebne do grania? No bo tak, gdybyście na przykład, nie wiem, spodobała wam się ta gra i chcecie sobie pograć w te Pokemony, no to na pewno musicie się wyposażyć w telefon z Androidem bądź iOS-em. Na Windows Phone nie działa, co do jaki musi być iOS, tak dość dobrze się, no jabłuszko, no program jabłuszka. Nie lubię tego systemu za bardzo, także nie ogarniam tych nazw wszystkich, ale jeżeli chodzi o Android, to musicie mieć większy niż 4.1 bądź 4.4. Nie jestem tutaj pewny, bo trafiłem na internecie na różne specyfikacje tego Pokemonów. Może wcześniej było 4.1, teraz przeszło na 4.4, nie wiem, bo różne daty były, także nie chcę was okłamać, ale najlepiej jakbyście mieli już jakieś nowsze te Androidy. Do tego w telefonie obowiązkowo z moduł GPS, może być też tablet, nie musi być to koniecznie telefon, internet, no i oczywiście aparat. Znaczy aparat niekoniecznie, ale no dobrze, żebyście mieli, chociaż nie wiem, czy jakiś telefon teraz z Androidem 4.4 nie będzie miał aparatu. Niestety tego, no chyba nie ma takich telefonów. No i też wypadałoby, żeby inne podzespoły w telefonie, czyli te procesory, ramy były w miarę ok, bo potrafi zmulić. Ja mam Huawei AP8 i u mnie działa płynnie, ale mam też tablet jakiś Lenovo, nie wiem dokładnie co to jest za tablet Lenovo. On też jest w miarę nowy, ma takie same specyfikacje jak mój telefon, co ciekawe, może trochę lepsze ma tablet, ale na nim już ścina, dlatego że ma większy wyświetlacz, więc więcej tej mocy potrzebuje. Wybaczcie, muszę się coś napić, bo mi się strasznie pić chce, bo jest gorąco, moja klimatyzacja i tak mi tutaj nic nie daje. Sekunda, łyczek. Jestem uzależniony od energetyków, naprawdę. Nie polecam wam pić tyle energetyków, co ja ostatnio na Insta wstawiłem 6 energetyków. Kurczę, ludzie. Nie pijemy tyle energetyków, muszę się oduczyć. Postanowiłem zejść do 4 dziennie, ale zobaczymy, jak mi to pójdzie. Niektórzy są od papierosów, ja jestem od energetyków uzależniony. No i w miarę dobry telefon, żeby po prostu grać komfortowo, żeby wam się nie ścinało. No i nie zapomnijcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, jaka jest potrzebna do grania w Pokemony, czyli mózg. Pamiętajcie, dochodzicie do ulicy, nie idziecie wpatrzeni w telefon, tylko się rozglądacie. No to jest taka podstawowa rzecz. Nieraz widziałem dzieciaki, które latają jak głupie z tymi telefonami po parkach i tylko strach, że zaraz z parku wybiegną na ulicy, ale to już było przed Pokemonami, to też różne chore rzeczy się działy ludzi z telefonami, to też zaraz wam wszystko powiem. Taka ciekawostka, historia moja, a propos właśnie Pokemonów i dzieciaków, jak byłem ostatnio z moją dziewczyną w parku, w dniu kiedy nagrywałem to, zobaczycie teraz, jeszcze raz wam pokazuję ten Pokestop. W Pokestopie ktoś założył taki potionkę, eliksir, nie pamiętam jak to się nazywa, nie będę teraz sobie Pokemonów odpalał.
który przyciąga Pokémony, bo możemy to założyć zarówno na Pokestop, możemy też założyć to na siebie, że będzie do nas przyciągało to Pokémon. O, przepraszam bardzo, niechcący uderzyłem mikrofon. Że będzie te Pokémony przyciągało do nas. No i owszem, to działa, wszystko ładnie Pokémony przyciągają. I co ciekawe, zauważyłem jedną rzecz, bo tamtędy przychodziliśmy kilka razy. Na początku nie było tego eliksiru przyciągającego Pokémony i na ławkach wokół tego było mało osób. Nagle pojawiło się przyciąganie tych Pokémonów i to było przy nas. Ktoś po prostu przy nas założył, ja chyba domyślam się kto, bo tam siedziały z 4 osoby, także no kto mógł poza nimi założyć, ja nie zakładałem tego. Ale ktoś założył to na przyciąganie Pokémonów i nagle chmara ludzi przyleciała, normalnie zatrzęsienie ich tam było, że były wszystkie ławki wolne, nagle wszystkie zajęte, jeszcze ludzie dookoła stali na rowerach, starsi, młodzi, różne wieki, znaczy starsi, starsi, mam tutaj na myśli starsi w wieku około 20 paru lat, no tak w moim wieku przyszli sobie i zbierali tam Pokémony. Też z tego skorzystałem, ale nie stałem tam jak, nie powiem kto, koło jakiegoś małego słupka, tylko sobie przeszedłem, o Pokémon złowiłem, poszedłem. Na takiej zasadzie to, no kurczę, nos mnie swędzi. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć? Na pewno to bym chciał wam powiedzieć, że dzisiaj, dosłownie dzisiaj na internecie znalazłem taki smartwatch na rękę, tutaj zakłada się, w kształcie płaczącego Pokébola. Nie wiem, czy mogę nazwać to płaczące, ale jak macie okrągły i taki wyciągnięty ze szpiczastym końcem. Jest to smartwatch, który po sparowaniu z naszym telefonem spowoduje, że... Co spowoduje, kurczę, zawiesiłem się, god damn it, co spowoduje, że w momencie, kiedy będziemy przechodzić obok Pokémona, on się będzie świecił i w ogóle taki bajer, taki dodatek, żeby po prostu więcej kasy jeszcze na to wydać. No i co ja bym chciał tutaj jeszcze wam powiedzieć? Co mogę powiedzieć o Pokémonach? Na pewno mogę powiedzieć plusy, jakie są moim zdaniem, a jakie minusy. Wybaczcie krótką przerwę, a raczej krótkie cięcie. Ale swędzący nos nie dawał mi spokoju i musiałem go sobie po prostu podrapać poza widem drapu. Ale no, nieważne. Plusy Pokémonów, no to na pewno jest dobry krok w kierunku rozwijania takiej... No ogólnie w kierunku rozwoju, no kurczę, to jest dobre. Bo wychodzimy sobie z domu, nie będzie już takich grubych dzieci siedzących cały dzień przed komputerem i siedzących i grających tylko w coś, ale też będą gry takie, które będą wymagały wyjścia poza dom. To jest naprawdę super. Doskonale sobie zdaję sprawę, że są inne gry tego typu, ale żadna z tych gier nie była tak spopularyzowana jak Pokémon Go. Owszem, są inne, lepsze, lepiej się w nie gra i tak dalej, ale ta gra jest po prostu najbardziej popularna. Później, co możemy powiedzieć z plusów? Na pewno jest sporo tam Pokémonów, które możemy złapać. To jest duży plus. No i na aspekty społeczne jest też duży nacisk. Bo po prostu ciekawiej się zbiera te Pokémony, jak idzie się na przykład w 2-3 osoby, niż jakby się samemu wyszło. A poza tym to i tak plus, że ruszamy się sprzed tego domu. Więc nie będzie już, mam nadzieję, takiej otyłości. Minusy to są oczywiście... takie trochę techniczne, bo ja tu mogę powiedzieć, na bateria szybko mi leci. Na przykład ja nie ruszam się, jak idę łowić Pokémony, nie ruszam się z domu bez powerbanka, bo wtedy podpinam sobie telefon pod powerbank i lecimy, łowimy Pokémony. Wtedy mogę cały dzień nawet łowić Pokémony i nie martwić się o baterię, bo sobie kupiłem w miarę taki dobry powerbank, trochę mi się już zdziadził, porysował, ale naprawdę jest super. MyCharge, taka firma, nie wiem czy znacie, polecam wam powerbank, nie mam tutaj napisanego chyba ile on ma mocy, jaką pojemność, ale wiem, że telefon do pełna mogę naładować 7 razy, testowałem 7 dni, dzień, znaczy zamiast podładowarkę taką sieciową podłączałem pod powerbanka i patrzyłem do kiedy on będzie się ładował i z full naładowanego po 8 godzinach, bo on się ładuje 8 godzin ten powerbank do full z sieci, 12 z komputera, to po naładowaniu go do full, mówię, 7 razy mniej więcej można naładować telefon. Wiadomo, z czasem się to wyczerpie, jak każda elektroniczna rzecz. Minusem jest też również to, że brak jest niektórych rzeczy, które obiecali i po prostu na razie jest trochę biednie. Mam nadzieję, że w aktualizacjach to naprawią. I największym minusem według mnie tej gry
jest to, co już trochę poprawili, bo w momencie, kiedy jadę sobie samochodem, moja dziewczyna ma odpalone Pokémony, to ona w trakcie jazdy może łapać Pokémony. To jest, kurczę, trochę nie fair, bo w samochodzie, wiecie, jedziecie sobie 100 km i możecie nałapać tych Pokémonów od cholery, tak naprawdę nie ruszając się, czyli to jest wbrew idei tej gry, bo ta gra miała poruszać ludzi do ruszania się, a nie do jazdy samochodem po mieście, więc moim zdaniem GPS powinien wyłapywać prędkość i większa prędkość niż na przykład 20 km na godzinę, bo z taką chyba można powiedzieć, że już szybciej się iść nie da, nie powinna być łapana. Powinno być tak, że proszę zwolnij, nie wychodź, wyjdź z samochodu, jesteś w samochodzie, aplikacja nie działa, bo to też przyczyni się ku bezpieczeństwu, bo nieraz słyszałem o sytuacji, że na przykład jakiś kierowca łapał Pokémony w trakcie jazdy i zobaczył Pokémona po hamulcach, wjechał jakieś wypadki. A gdyby po prostu ta aplikacja miała blokadę, że powyżej iluś tam na godzinę przestaje działać, byłoby wtedy fajniej i bezpieczniej, no bo niby czemu miałby ktoś łapać Pokémony, jak mu nie działa? No, bezpieczeństwo. Przede wszystkim tu chodzi o bezpieczeństwo i uczciwość wobec innych graczy, bo na pewno łatwiej jest łapać w taki sposób. To samo boty. Ja nie wiem dokładnie, jak się te boty tworzy, że można z komputera sterować sobie tą nawigacją. Nawet nie chcę się poznawać, jak to działa, bo to jest dla mnie zwykłe oszustwo. I to też powinno być jakoś, nie wiem, banowane, powinno Nintendo to wykryć. W jaki sposób to wykryje, nie mam pojęcia, ale powinni coś z tym zrobić. No i może na sam koniec, bo już widzę, że trochę ten materiał trwa. Na sam koniec powiem wam, co sądzę o tej grze i też ogólnie takie moje luźne przemyślenie na temat tej gry, bo tutaj trochę technicznie wam powiedziałem. To teraz, co o tej grze sądzę? No to na początku stwierdzenie, że ta gra to jest nowy Minecraft czy tam CSGO, takie coś spotkałem, że to wyprze na YouTubach wszystko. Moim zdaniem nie wyprze to na YouTubach, bo to się szybko znudzi, chyba że twórcy gry coś zrobią naprawdę fajnego z tą grą i to wystrzeli tak w górę, bo w tym momencie ja mam około 60 chyba Pokémonów i mi się już znudziło. Nie mam co robić. Po prostu w moim mieście już nie ma tych Pokémonów. Gdyby doszła jakaś możliwość wymiany, handlu między graczami, super, mamy kolejne możliwości. Ale w tym momencie gra sama w sobie jest bardzo ciekawa, aczkolwiek szybko się może znudzić. Więc moim zdaniem Pokémony nie wyprą CS, a CS jeszcze trochę porządzi, będzie musiał nowa gra wejść na rynek, bo już nawet teraz zauważyłem po wyświetleniach u tych większych youtuberów, specjalnie nagrywam to z takim trochę opóźnieniem, nie zaraz przy hypie, bo chciałem po prostu odnieść się do tego stwierdzenia, że to jest nowy hit na YouTubie. Owszem, hit był, ale bardzo krótki. CS, jak się trzymał dobrze, tak się trzyma dobrze, chyba nawet nie poczuł się zagrożony. Jedynym zagrożeniem dla CS-a to mogą być te problemy hazardowe Valve'u, czy tam Valve'a, czy nieważne jak się nazywa ta firma, jedyne to może być problem dla nich, tylko z tym, z niczym innym, naprawdę. No i co ja sądzę o tej grze? Czy że dobrze, że taka gra wyszła, czy źle, że taka gra wyszła? Już tam kiedyś z Dragonem poruszałem ten temat, ale teraz powiem wam zupełnie sam, co ja o tym myślę. Moim zdaniem gra dobrze, że wyszła. Idioci są, zginęliby w tak czy w inny sposób, ale nie można stwierdzić, że gra jest zła, bo zabija ludzi. Gra nie chodzi i nie każe ci wejść pod samochód, tylko po prostu idioci nie patrzą, nic nie robią, tylko gapią się w ten ekran i na wszystko mają wyjebane i chodzą sobie jak chcą, nie patrzą. To prędzej czy później, czy by to była gra Nintendo, czy by to była gra innej firmy, czy to po prostu ktoś by dostał SMS-a, prędzej czy później by się jakieś tragedie z tym stały, także tutaj nie widzę, żeby to było bezpośrednią przyczyną tego, że jest gra taka, a taka, to ludzie nagle zaczynają ginąć. Po prostu, no to jest wina tylko i wyłącznie tych ludzi, bo śmiało stwierdzam, że zbytnio rozgarnięci nie są, że nie potrafią odróżnić tego, co się dzieje w telefonie, od tego, co się dzieje na ulicy. Bo ja idąc tym telefonem, non-stop, mimo że jeden raz na tym godzinnym spacerze chodziłem cały czas i patrzyłem w ten telefon, to i tak wiedziałem, co się wokół mnie dzieje, bo tak, luk tutaj, patrzę, coś się dzieje, patrzę tu. I się rozglądałem, i zarówno w grze, i się rozglądałem w rzeczywistości. Jak dochodziłem do ulicy, to się patrzyłem na ulicę, nie patrzyłem się w telefon. Jak dochodziłem do jakiegoś skrzyżowania, jakiegokolwiek, patrzyłem się na ulicę, nie na telefon.
na to, co się dzieje wokół mnie. Na telefon patrzyłem tylko wtedy, kiedy czułem, że na pewno nic mi się nie stanie. A poza tym nie byłem sam, byłem z moją dziewczyną, która akurat wtedy nie grała i ona też to widziała, także tu są pewne różnice. Warto iść zawsze iść w dwie osoby i tak naprawdę trochę jedna osoba patrzy, trochę druga. No nie idźcie sami grać w tą grę, bo nie dość, że nudno, to jeszcze bardziej niebezpiecznie. Jeszcze jak pójdziecie pod podcast wieczorem, to może ktoś wam telefon ukraść, bo złodzieje też się tacy trafiają, ale jeżeli chodzi o samą grę, to jak dla mnie jak najbardziej na plus. Bardzo lubię takie powroty do przeszłości, czyli do tego, jak byłem mały, oglądałem Pokémony i tak dalej. Bardzo mi się to spodobało. Dlatego sobie zainstalowałem tą grę. Trochę w nią gram. Niedługo może się zasadzę na jakiś gym, bo zbieram lepsze Pokémony. Teraz mam kilka, około 300 CP Pokémonów, także coś tam zrobimy, powalczymy, może to nagram, może nie, zobaczymy, jak wam się spodoba ten film. Jeżeli się ten film spodoba, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce, komentarzu, subskrypcji i w ogóle róbcie jakąś miłą reklamę dla mnie, bo ja się naprawdę staram dla was nagrywać te materiały, żebyście mieli codziennie 3 filmy. Czasami niestety się nie wyrobię czasowo, ale za każdym razem staram się, żebyście mieli tych filmów jak najwięcej i po prostu weźcie, docencie to, udostępnijcie innym. Nie proszę o wiele, może komuś się również to spodoba. Teraz się z wami żegnam i pa pa!